Wydawnictwo Skarpa Warszawska przedstawia Jacek Piekiełko. Czerwoniec. Czyta Janusz Zadura. Wstęp Ofiary systemu radzieckiego, które doświadczyły życia w łagrach i więzieniach, liczy się w dziesiątkach milionów. Według danych z 2012 roku przez ostatnie 10 lat w rosyjskich więzieniach przewinęło się 15 milionów ludzi, co dziesiąty mieszkaniec kraju. Liczba łagrów zarządzanych przez główny zarząd poprawczych obozów pracy GUŁAK wynosiła około 30 tysięcy. Obozy pracy znajdowały się w miejscach odosobnionych, często na Syberii. Więzienia śledcze KWD tworzono w centrach miast. Wskaźnik recydywistów w Rosji wynosi około 70%. Szacunkowo na 500 wyroków, tylko jeden jest uniewinniający. Wyrok uniewinniający w środowisku prokuratorskim traktowany jest jako porażka. Za sprawę, w której oskarżony nie zostaje skazany wyrokiem, prokurator otrzymuje nagane. Według nieoficjalnych informacji, po trzech naganach w ciągu roku grozi zwolnienie z pracy. Osadzony przebywa w areszcie średnio 10 miesięcy, zanim zakończy się proces sądowy. Rosja od wielu lat znajduje się na pierwszym miejscu pod względem skarg obywateli kierowanych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie wydawanych wyroków sądowych. Na podstawie artykułu Rosja za kratami Jadwigi Rogorzy. Prizonizacja. Proces przystosowania się osadzonego do warunków panujących w więzieniu lub areszcie śledczym. Polega na przyjęciu wartości, norm i zachowań panujących w społeczności więziennej. powieść inspirowana prawdziwymi wydarzeniami Niektóre postaci miejsca i zdarzenia zostały zmienione zgodnie z licencją poetika Prolog. 3 maja 1991 roku Leningrad areszt śledczy krzyże. Jeśli przez całe swoje dorosłe życie, tylko 17 miesięcy przebywasz poza murami więzienia. Wolność jawi Ci się niczym... Największy skarb. Ten skarb chcesz zachować tylko dla siebie, dobrze ukryć, zakopać. Bogactwo, które zdobyłeś, daje ci szczęście, ale jednocześnie nie pozwala na spokojny sen. To jak szkatułka, stary zegarek, ukochana zabawka, coś, co dostałeś jako dziecko i ze strachu, że możesz to utracić. Przyciskasz usilnie do piersi. Wiesz, że zaraz stracisz swoje kosztowności i nigdy ich nie odzyskasz. Siergiej Madujew zapalił papierosa. Leżał na więziennej pryczy, wgapiając się w sufit. Osiem metrów kwadratowych, na których musiało pomieścić się czterech osadzonych, na każdym robią klaustrofobiczne wrażenie i potrzeba czasu, by się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Madujew nie czuł jednak, że brakuje mu miejsca, że jest ciasno, że obecność innych osób w tak małym pomieszczeniu w jakiś sposób ogranicza mu swobodę. Był przyzwyczajony, co nie oznacza, że kiedykolwiek zaakceptował stan, w którym się znalazł. Dla Madujewa stało się jasne, że trzeba zrobić wszystko, by wydostać się z aresztu. Sprawy nie były skomplikowane. Jeśli jesteś na wczasach, odpoczywasz. Jeśli jesteś w zakładzie pracy, pracujesz. Jeśli trafiasz do więzienia, musisz z niego uciec. Słyszał o takich, którzy całe życie spędzili na odsiadce. On sam mocno zbliżył się do rekordzistów. Rok i pięć miesięcy, w przybliżeniu 520 dni na wolności. Życie toczące się za więziennymi murami tak naprawdę znał wyłącznie z gazet, książek, rozmów ze strażnikami oraz z otrzymywanych grypsów. Może właśnie dlatego w ośrodkach zamkniętych zawsze starał się zachowywać z godnością, z manierą, zakładać eleganckie ubrania przesyłane mu przez krewnych. Czy to był sposób na ocalenie człowieczeństwa? Ekstrawagancki wybryk, a może świadoma manipulacja? Na rozprawy zakładał kolorowe garnitury. Ze śledczymi rozmawiał w białych marynarkach, koszulach i wypastowanych butach. Nawet na co dzień starał się zaakceptować elegancję Na przykład poprzez noszenie dobrze skrojonych golfów Lub apaszek, które wiązał na szyi Z tego powodu jeden z osadzonych nazwał Madujewa kogutem Nie zdając sobie sprawy, jak wielki błąd popełnił Siergiej miał ważniejsze rzeczy na głowie niż słowne utarczki Puściłby tę zniewagę mimo uszu, gdyby nikt oprócz niego jej nie słyszał Ale słyszało ją kilku innych więźniów a wieści szybko się rozchodzą. Madujew musiał zrobić to, co do niego należało. Inaczej straciłby szacunek i sam mógłby należeć do poniżonych, czego w ogóle do siebie nie dopuszczał. Według ponieti reguł panujących w więzieniu, jeśli Madujev nie odpowiedziałby na zarzut, że jest kogutem, oznaczałoby to iż zgadza się z tym stanem. I w konsekwencji sam zostałby obniżony. Nikt nie chce należeć do tej kasty. Nikt za murami więzienia nie chce nawet słyszeć, co muszą robić obniżeni i jak wygląda proces obniżania statusu więźnia. Kto raz dostanie się do najniższej warstwy społecznej w więzieniu, już nigdy z niej nie wyjdzie. W tym świecie nie istnieją awanse. To teraz udowodnij to na bazarze chuju. Powiedział głośno Madujew, uśmiechając się przy tym szeroko. Już wtedy wiedział, że właśnie skazał osadzonego na wieczne potępienie. Mężczyzna, który rzucił w stronę Siergieja obelgę, nie za bardzo wiedział, o co chodzi z uzasadnieniem, nie rozumiał zasad. Jego strata pomyślał Madujew. Wkrótce ten idiota się przekona, że popełnił największy błąd swojego życia. Ale tym Sergii wcale się nie przejmował. Sam nauczył się funkcjonować w więzieniach w taki sposób, żeby wypracować sobie odpowiedni status nietykalności lub stać się przeźroczysty, niewidzialny dla tych, dla których lepiej właśnie takim pozostać. Poza tym koncentrował się na innych rzeczach. Musiał uciec z krzyży tak samo jak z kolonii karnej w 1988 roku, podobnie jak zwiewał z poprawczaków, z domu dziecka, z własnego domu, po to by móc oddykać. Zdawał sobie sprawę, że czeka go tylko wyrok śmierci, że już nigdy nie uda mu się zaczerpnąć świeżego powietrza, wolnego od stęchlizny, chłodnych, zabilgoconych murów aresztu śledczego. Już nigdy nie uda mu się ogrzać w cieple płonącego ognia. Postawili mu tyle zarzutów, że wyrok mógł być tylko jeden. Przyjął wszystkie. Dzięki temu, jeśli tylko udało mu się wydostać na wolność, Wielu znaczących ludzi w świadku przestępczym stałoby się jego dłużnikami. Powinno mu się żyć lekko, z pomocą nie zawsze życzliwych łotrów, ale honorowych, przestrzegających poniatija. Nie mógł więcej pozwolić sobie na błąd, ponieważ tym razem ryzyko wiązało się ze śmiercią. Nie miał już na tyle siły, by wychwycić próby wbicia mu noża w plecy, a wciąż uważał, że zbyt wielu chciałoby się na nim zemścić. Zbyt często, gdy zamykał powieki, wracały obrazy z poprzedniego miejsca od siatki, gdy dwunastu przestępców chciało go zlikwidować za przywłaszczenie sobie wspólnego funduszu złodziei z Tbilisi i Taszkientu. Madujew uznał jednak, że obszak mu się należał. Zwłaszcza, że mocno zasilił fundusz zewnętrzny, gdy przebywał na wolności. Pomógł też rodzinom niektórych osadzonych. Wtedy sam potrzebował pomocy finansowej, by załatwić kilka spraw w więzieniu. Nie spodziewał się, że aż dwunastu ludzi będzie chciało go zlikwidować. Ale wtedy był w formie. Obronił się sam, nie wiedząc, jak dał radę tylu przeciwnikom. Kilku z nich do dzisiaj. Czuje ból połamanych kończyn. Paru natomiast odpuściło raz na zawsze, gdy przekonali się, że Siergiej naprawdę potrafi się bić. Nie próżnował podczas niekończącej się odsiadki, dbał zarówno o tężyznę fizyczną, jak i rozwój intelektualny. Bez problemu potrafił zrobić ponad 200 pompek bez żadnej przerwy. Dużo czytał. Gdy tylko mógł, korzystał z więziennych bibliotek. Nie szczędził także pieniędzy na zakup gazet. Chciał być na bieżąco z życiem toczącym się poza murami zakładu karnego. Dzięki niezliczonym lekturom poznawał świat, zasady funkcjonujące między ludźmi inne niż te w więzieniu. To dawało mu przewagę podczas rozmów, negocjacji, zastraszania czy proszenia o coś. Potrafił manipulować ludźmi, widź się jak wąż, który niepostrzeżenie oplata się wokół nogi ofiary i atakuje znienacka Dzięki tym wszystkim zabiegom umiał przeżyć nawet w najcięższych warunkach Dostosować się Ale już miał dosyć Nawet szary, brudny świat radzieckiej rzeczywistości był jak najpiękniejszy sen no, niestety Madujew śnił bardzo krótko i rzadko, jakby los skazańca był mu pisany, ciążył na nim wyrok śmierci. Myśli stawały się nie do zniesienia. Wielu ludzi boi się więzienia ze względu na innych osadzonych. Wyobrażają sobie najgorsze rzeczy. Obawiają się również strażników, którzy bez mrugnięcia okiem używają przemocy, by sprawować władzę nad więźniem. Madujewa już nic w zakładzie karnym nie mogło zaskoczyć. Widział wiele aż nazbyt. Przerażały go jednak coraz bardziej jego własne myśli, wyraźne koszmary przychodzące od razu, gdy tylko zamknął powieki. Najgorsze były wspomnienia, rozgrywanie przeszłości na nowo, ze świadomością, że życie mogło wyglądać całkiem inaczej. Ale teraz już nie da się cofnąć czasu. Wydawało mu się, że jeśli istnieje piekło, jeśli po śmierci nadchodzi stan, który może być jeszcze gorszy od tego, co przeżył na Ziemi, to właśnie musi być powtarzanie tego cholernego życia, rozgrywanie tej samej partii szachów z tą samą beznadzieją i bolesnymi porażkami. Oczyma wyobraźni zbyt często widywał życie w kołchozie, siebie jako zagubionego dzieciaka, wychowanego przez ulicę, którego później wielokrotnie chcieli złamać, przełożeni w domach dziecka. Tam był śmieciem skamlącym o miskę ciepłej zupy. W dziurawych łachmanach, za dużych butach, z nieustającym poczuciem chłodu, szukał odrobiny ciepła. To wtedy zaczął doskonalić ucieczki. Tylko ucieczka daje wolność. Wolność jest nadzieją na lepsze jutro, pozwala marzyć i nawet jeśli przed końcem dnia przynosi gorzkie rozczarowanie, obdarza chwilową ulgą w postaci kolejnych planów, kolejnych oczekiwań, że może jeszcze będzie lepiej. Teraz też musiał uciec. Dlatego całą swoją energię skierował na osiągnięcie tego celu. Chociażby znowu mieli go złapać, chciał dać sobie odrobinę wolności, którą nie zdążył się nasycić. Czasami puszczał wodze fantazji i zastanawiał się, czemu ci wszyscy decyzyjni ludzie nie mogliby tak po prostu odpuścić? Dlaczego się na niego uzięli. Kim był on sam wobec całego społeczeństwa? Chciałby odejść, ukryć się w cieniu, ale wiedział, że długo by tak nie wytrzymał, co dobitnie pokazał ten krótki czas spędzony na wolności. Dlatego się przygotował, a wspaniali ludzie pomogli mu z dobroci serca i własnej naiwności. Został jeszcze cały miesiąc, by dokładniej przestudiować architekturę krzyży. Czekał na plany i rysunki, które miał wkrótce otrzymać. Chciał również wziąć ze sobą ubranie, by w odpowiednim momencie umiejętnie wtopić się w tłum, stać się niewidzialnym. Zastanawiał się, czy zaangażować kogoś z zewnątrz, by pomógł mu w ucieczce. Najlepiej, jakby czekał na Madujewa z zapalonym silnikiem. Bał się jednak, że to zbyt ryzykowne. Wziąłby pieniądze, a następnie dogadał się z milicją, sprzedał za marne grosze. Tacy byli ludzie. A czerwoniec zdążył się wielokrotnie przekonać, że liczyć należy wyłącznie na siebie. Jakież było więc zaskoczenie Sergeja, gdy na początku maja w godzinach przedpołudniowych szczęknęła zasuwa drzwi i klawisz oznajmił Madujew, zbieraj się. Siergiej wystawił jedną nogę spod koca Pochylił głowę, żeby lepiej słyszeć Głuchy jesteś? Ubieraj się Będę za dwie minuty O co chodzi? Jedziesz do Moskwy Po co? No kurwa, chyba nie na wczasy, nie? Klawisz chrząknął ech, ech. Przenoszę cię Żebyś miał bliżej na kolejne rozprawy Kołuj szmaty i czekaj. Zamknął drzwi. Współosadzeni udawali, że są zajęci ważniejszymi sprawami, takimi jak granie w karty. Tylko Masza podniósł się i próbował przekonać Madujewa, żeby przekazał gryps w Moskwie jego bratu, który rzekomo również przebywa za kratami. Madujew pokiwał głową, ale myślami był całkiem gdzie indziej. Dawno nie czuł się tak jak w tym momencie. Jakby tracił grunt pod nogami, a w jego działania niespodziewanie wkradał się chaos. Wziął kilka głębokich wdechów, aby uspokoić puls, oczyścić umysł z emocji, zachować chłodną głowę. To wszystko miało wyglądać inaczej. Przecież miał jeszcze tyle czasu na przygotowania, dlaczego go przenoszą. Właśnie teraz? Następnie zabrał torbę, do której zaczął pakować ubrania i niezbędne rzeczy osobiste. Niedługo potem drzwi celi ponownie się otworzyły i w progu stanął strażnik. Towarzyszu, powiedzcie, co się dzieje. Zagadnął grzecznie Madujew. Zostajecie przeniesieni do Moskwy na dalsze czynności śledcze, tyle wiem. A więc raczej na dłuższy czas się żegnamy. Nie będę tęsknił. Towarzyszu, chyba tak źle nie mieliście przy mnie. żachnął się Czerwoniec, obdarzając strażnika swoim niepodrabialnym, serdecznym uśmiechem. Jeśli szukasz drogi do mojego zimnego serca, to tylko poprzez fajki. Kawisz spojrzał na pozostałych więźniów. A wy to sobie lepiej zapamiętajcie, bo Czerwońcowi ta wiedza już raczej się nie przyda. Ależ towarzyszył mnie sklep zawsze otwarty. Wystarczyło poprosić. Tak się przekomarzając, Madujew wyszedł z celi. Cały czas tulił do siebie torbę, którą spakował. Zauważył innych strażników, właśnie wyprowadzali osadzonych. Gdy w końcu kilku mężczyzn znalazło się na korytarzu, poprowadzono ich do większego pomieszczenia, znajdującego się w tym samym pionie nieopodal celu. Kiedy Madujew się zorientował, dokąd prowadzą ich strażnicy i przez uchylone drzwi zobaczył salę, w której mieli zostać przygotowani do transportu, wiedział już, że właśnie wstąpił na drogę bez powrotu. Cały jego pakunek zostanie prześwietlony, a on sam poddany dokładnej rewizji. Będzie musiał rozebrać się do naga i kucnąć, a nadgorliwi strażnicy sprawdzą każdy zakamarek jego ciała. Serce zabiło mu mocniej. Rozejrzał się, lustrując więzienny korytarz. Strażnicy wyprowadzili kolejnych więźniów z innych cel. Kierując się do kolejnego pomieszczenia, szli z tyłu. Klawisz, który z nim rozmawiał, znajdował się trzy, może cztery kroki za plecami Madujewa. To ostatnia szansa. Jego pomysł, niedoskonały plan, nad którym miał zamiar jeszcze pracować. Należało wdrożyć już teraz, natychmiast. W jednej chwili Madujew wyjął z zaspodniej pistolet, odwrócił się do strażników, po czym uniósł broń. Nikt się kurwa nie rusza! Strzelił w ścianę, aby pokazać, że pistolet jest prawdziwy, a on w swoich zamiarach nie blefuje. Niespodziewany obrót zdarzeń. Wprawił strażników w osłupienie, a huk wystrzału spowodował, że stanęli jak sparaliżowani. Podobnie nieosadzeni osadzeni, nie wiedzieli, co tak naprawdę się dzieje, nie skorzystali z okazji i nie pognali za uciekającym Madujewem. Sergiej natomiast biegł przed siebie, ile sił w nogach. Wystarczyło mu kilka sekund szoku, jaki wywołał wśród pracowników aresztu, by zyskać cenny dystans. Dopiero po chwili usłyszał za sobą głośne krzyki strażników: stój, zatrzymaj się! Mamy zbiega, ucieczka, ma broń! Wbiegł do przesmyku korytarza, gdzie było znacznie ciemniej. Pamiętał, że tędy chodzili na spacerniak. A niebawem powinien znaleźć się na placu. Musiał tylko działać błyskawicznie, bez cienia zawahania. Wtem, z wnęki, kilkanaście kroków przed nim, wyłonił się mężczyzna. Madujew go rozpoznał. Był to major Jegorow, z którym wcześniej kilka razy już się zetknął. Zarejestrował zdziwioną, nieco przerażoną minę majora oraz moment, gdy ten ruszył pędem w jego kierunku, próbując sięgnąć po broń. Madujew jednak był szybszy. Od razu wycelował w Jegorowa i wystrzelił jeden pocisk. Trafił. Mężczyzna stanął jak wryty, nisko pochylając się do przodu. Przez ułamek sekundy nie dowierzał temu, co właśnie się wydarzyło. W tym samym momencie uciekinier się z nim zrównał. Madujew przyłożył pracownikowi aresztu jeszcze cios prosto w brzuch, chociaż nie musiał. Major i tak nie mógł już wykonać żadnego ruchu. Osunął się na kolana, po czym runął do przodu. Czerwonec usłyszał za plecami krzyki goniących go strażników, odwrócił się i wystrzelił kilka razy w ich kierunku, lecz tym razem chybił. Na moment zyskał jednak przewagę i znowu mógł uciekać w kierunku wyjścia. Działał automatycznie, nie dopuszczając do siebie myśli, że może mu się nie udać, że nie wydostanie się z tego okropnego miejsca. Wyobraził sobie niedużą kuchnię z rozgrzanym piecem, w cieple którego próbuje znaleźć schronienie, zabić chłód. Trawiący jego ciało pragnie tylko się ogrzać, zasnąć przy płomieniach. Nie widzieć już wilgotnych ścian, po których ściekają krople wody, tworzące z czasem na tynku zapleśniałe wykwity. I to razy, gdy zasypiał w domu dziecka, spoglądał w sufit, gdzie drobne ustroje rysowały mapę. Tak wyglądały podróże jego życia. Teraz miało być inaczej. Jeszcze tylko parę metrów. Trzeba jedynie przedostać się dalej, zastraszyć lub użyć broni. Wyjść na zewnątrz. Siergiej podbiegł do krat na końcu korytarza, który w tym miejscu zdecydowanie się zwężał, tworząc coś na kształt tunelu. Szarpnął za bramkę wykonaną z prętów wtłoczonych w okratowanie. Drzwi ani drgnęły. Zaczął z nimi walczyć, z całych sił próbował naprzemiennie ciągnąć i napierać na kraty. Panika i poczucie, że znalazł się w beznadziejnej sytuacji, narastały z każdą sekundą. Obiecał sobie, że nie da tak łatwo za wygraną. Kroki tuż za nim rozbrzmiały zdecydowanie głośniej. Nie podda się. Jeszcze ma plan. Radykalny. Tak jak zawsze. Część pierwsza. Na wolności. Rozdział pierwszy, 4 stycznia 1989 roku. Swój dzień wolny od pracy. Pierwszy sekretarz partii Syberyjskiego Komitetu Obwodowego, Iwan Gorin, rozpoczął w dobrym humorze. Małżonka przygotowała mu pożywne śniadanie składające się z jajecznicy na słoninie i boczku oraz świeżego chleba i mocnej kawy. Do tego mężczyzna otworzył butelkę wódki, by odpocząć w sposób, jaki najbardziej lubił. Kochał jeść i pić alkohol oraz oglądać Prośne zdjęcia kobiet, które kupił od znajomego fotografa, nie pytając go, jak ten wszedł w posiadanie tak wspaniałego skarbu. Gdy już wódka zaszumiała mu w głowie, a w toalecie zdążył się wystarczająco napatrzeć na blade ciała młodych dziewczyn utrwalone na fotografiach, wszedł do pokoju i poprosił żonę, żeby zrobiła mu dobrze. Wiedział, że nie odmówi. Bo bardzo go kochała i lubiła uszczęśliwiać, rozkładając przed nim swoje tłuste uda, kiedy tylko chciał. Gorin uwielbiał ten stan, gdy zanurzał się w miękkości kobiety i z każdym gwałtownym pchnięciem mógł obserwować jej falujące niemałe piersi. Gdy skończył, podciągnął spodnie, po czym osunął się na kanapę. Odsapnął chwilę, a potem wstał, podszedł do stolika i wychylił szybko jeszcze trzy kieliszki wódki. Wrócił na wersalkę, położył się na boku, przykrył kocem i próbował zasnąć, napawając się błogostanem. Hmm. Śniły mu się dziewczyny ze zdjęć. Całkiem nagie prężyły się na łóżku w jego sypialni i chichotały. On siedział przy stole wraz z żoną i przyglądał się kobietom, które wskazywały zachęcającymi gestami, by do nich dołączył. Długo nie mógł powrócić na jawę. Czuł, że jego członek jest twardy jak u nastolatka, który budzi się ze wzwodem, nie potrzebując nawet erotycznych snów. Gorin! Mając wciąż zamknięte oczy, uśmiechnął się do swoich myśli. Nadal przyjemnie szumiało mu w głowie. Naraz poczuł lekkie, aczkolwiek bolesne ukłucie w bok szyi. Odruchowo przyłożył dłoń w to miejsce i podniósł powieki. W tym momencie przeraził się do głębi. Tuż przed jego oczami widniało wielkie ostrze noża, który dzierżył w dłoni młody mężczyzna. Gorin był tak zaskoczony, że przez dłuższą chwilę przyglądał się wyłącznie broni, mając przekonanie, że stal zaraz zatopi się w jego szyi. Dopiero po chwili, gdy nic takiego się nie wydarzyło, przeniósł ostrożnie wzrok na twarz napastnika. Bandyta miał brązowe, lekko kręcące się włosy, prosty nos, wyraźnie zarysowane kości policzkowe i usta naturalnie układające się w serdeczny uśmiech. Uwagę zwracały jego łuki brwiowe o zdecydowanie azjatyckiej proweniencji. Mężczyzna nie wyglądał na rzezi mieszka, typa spod ciemnej gwiazdy, z którymi Gorin miał do czynienia w pracy, gdy wizytował pobliski areszt, śledczy oraz posterunki policji, gdzie służyli jego znajomi. Wręcz przeciwnie. Człowiek, który wtargnął do jego mieszkania, mógłby uchodzić za... amanta? Jego postać emanowała wielką charyzmą. Nie jedna kobieta powiedziałaby, że jest niezwykle przystojny. Gorina nie zmliła jednak powierzchowność bandyty. Do rzeczywistości bezlitośnie przywoływał go nóż, którego ostrze błyszczało tuż przed jego oczami. Jeszcze większe przerażenie poczuł na widok swojej żony siedzącej w fotelu. Przed nią stał młody mężczyzna, również z nożem blisko jej ciała. Gorin chciał coś powiedzieć, ale głos uwiązł mu w gardle, poczuł, że robi mu się niedobrze. Na co dzień miał władzę. Jedną decyzją mógł skierować człowieka do łagru. W tamtym momencie był zależny od woli przestępców. Bezsilność. Ten nowy, obcy mu stan kompletnie go paraliżowała. Czego chcecie? Wyjąkał w końcu. Pieniędzy? Powiedział spokojnie ten stojący przed nim. Nie róbcie nam krzywdy. Pozwól nam w takim razie pracować. Mężczyzna podszedł do komody i zaczął ją przetrząsać. Wyjął szuflady i wyrzucił ich zawartość na podłogę. Drugi ze złodziei wciąż stał z nożem w ręku przy małżonce sekretarza. Nie wiesz kim jestem? Oznajmił Gorin, biorąc się na odwagę. No skąd takie przypuszczenie? Głos bandyty brzmiał łagodnie, bez emocji, jakby ktoś wyciął mu układ nerwowy. Cała ta sytuacja bynajmniej nie była dla niego stresująca. Mm, co innego dla Gorina, który szybko zdał sobie sprawę, że z tym człowiekiem nie warto zadzierać. Lepiej, żeby wziął, co chce i jak najszybciej opuścił mieszkanie. Tam są pieniądze, powiedział niespodziewanie Gorin, wskazując na stojącą w pobliżu okna szafę. Bandyta posłał mu serdeczny uśmiech, po czym zaczął przetrząsać mebel w poszukiwaniu kosztowności. Żona Gorina, widząc, jak złodziej przekłada do niewielkiej torby wszystkie ich oszczędności w postaci banknotów i drogocennej biżuterii, zapiszczała głośno. Drugi z przestępców natychmiast zbliżył nóż do jej piersi. Gorin drgnął, ale pozostał na kalapie, gdy tylko napotkał groźne spojrzenie napastnika. Po tym chwilowym zakłóceniu ciszy złodzieje mogli pracować w spokoju. Metodycznie zapakowali do torby łupy, a że nie interesowały ich inne przedmioty poza pieniędzmi i biżuterią, szybko uporali się ze swoją pracą. Gorin wciąż tkwił na kanapie. Obserwował poczynania złodziei, uważnie przyglądając się ich twarzom. Patrzył tak uporczywie, jakby chciał stworzyć w swoim umyśle kopię obrazu zapamiętać tych ludzi już do końca życia. Poprzysiągł sobie, że nigdy ich nie zapomni, a pamięć fotograficzna pomoże mu. W odpowiednim momencie. Najpierw podczas składania zawiadomienia na milicji i przekazania dokładnego rysopisu mężczyzn, tak aby sporządzić jak najbardziej wierny portret pamięciowy. Później, o czym Gorin był przekonany, wspomnienie feralnego dnia pomoże mu wskazać sprawców, gdy już będą gnić w areszcie, by na koniec zdechnąć w zakładzie karnym. Niech biorą co chcą. Niech się bogacą i cieszą swoją chwilą triumfu. Już i tak wydali na siebie wyrok wyrok śmierci. Odgrażał się w myślach sekretarz, wciąż przyglądał się w milczeniu, jak bandyci dokonują rabunku, jak bezczeszczą jego dom. Wkradli się do świątyni Gorina i niczym barbarzyńcy zaczęli plądrować jego królestwo. Obiecał sobie, że dzięki posiadanej władzy i znajomościom prędzej czy później dopadnie zuchwałych przestępców. Zemsta będzie miała gorzki smak, ale nasyci go lepiej niż najbardziej kaloryczna potrawa. Jeszcze nie wiedzą, w jakie bagno się wpakowali, dopowiedział w myślach, zachowując kamienną twarz, gdy wysypywali na podłogę zawartość kolejnej szuflady. Żeby nie przyszło wam na myśl wzywać pomoc, rzucił mężczyzna, który wcześniej wygrażał nożem żonie Golina, opuszczając już mieszkanie i machając sprośnymi zdjęciami, które znalazł. Drugi przestępca, któremu Gorin cały czas bacznie się przyglądał, nieśpiesznie wychodził z pokoju, kierując się w stronę korytarza. Do zobaczenia. rzucił sekretarz. Nie sądzę, odparł z uśmiechem złodziej. Gorin dostrzegł jego klasę i niewątpliwą urodę. Pomyślał nawet, że taki facet powinien siedzieć w pierwszym rzędzie podczas spektaklu teatralnego w towarzystwie eleganckiej damy, a nie włamywać się do mieszkania i bogacić w tak karygodny sposób. Chciał mu to nawet powiedzieć, ale szelbowski uśmiech, który posłał mu mężczyzna, skutecznie uruchomił w Gorynie ostatnie pokłady złości. Jeszcze się przekonamy, dodał. Jeśli sobie życzysz. Tamten ponownie się uśmiechnął. Mogę jeszcze kiedyś wpaść? Sekretarz spochmurniał. Nie taki efekt chciał osiągnąć swoimi groźbami. Usta napastnika układały się w całkiem czarujący grymas, jednak w jego oczach Gorin zobaczył wyłącznie dojmujący chłód. Odwiedzać. Tuż przed snem. Rozdział drugi: Marzec 1989 roku. Haha, ha, kurwa! Tak to można żyć! Krzyczał z radości Roman Czernyszew, rzucając się na łóżko w podrzędnym hotelu w Groznym. Założył ręce za głowę, jednak już po chwili wstał i porwał plecak, z którego wyjął butelkę wódki Trzeba uczcić ten skok! Uniósł szkło Siergiej Madujew przeczesał dłonią włosy, po czym, nie zważając na partnera, w interesach poszedł do łazienki i przejrzał się w lustrze Uśmiechnął się, zmrużył oko, wydał wargi Często ćwiczył mimikę, mając świadomość, że czasami wystarczy w odpowiedni sposób spojrzeć na drugiego człowieka, by zjednać go sobie albo solidnie przestraszyć. Pomimo, że pistolet wetknięty za pas spodni wbijał mu się w ciało, Maduje wiedział, że manipulowanie gestami stanowi jego najmocniejszą bronię. Co ty, Siergiej, panienka jesteś, że tak się podziwiasz? Wiesz, że nie gustuję w chłopcach Zarechotał Czernyszew. Ten były student, młodzieniec jeszcze Wybrał ciekawsze życie niż to, które oferował mu Uniwersytet Leningradzki Dołączył do bandy Madujewa Dzięki czemu mógł liczyć, że w najbliższym czasie stanie się nieprzyzwoicie bogaty Na się w końcu ze mną? Po co? No ty tak na poważnie Mam ci tłumaczyć dobrodziejstwa, jakie niesie ze sobą ten urodzajny napój. No, chodź, no spróbuj trochę ziemniaczków. Powiedział Roman, pociągając wódkę prosto z butelki. Nie pij alkoholu, mówiłem ciż. No, mówiłeś, no. Ale nadal nie rozumiem dlaczego. To tak jakbyś nie pił kawy albo czaju, a po robocie nam się należy. Czarny szef poklepał dłonią torbę wypchaną pieniędzmi i biżuterią, które udało im się zdobyć, włamując się do kilku mieszkań w Groznym. Skok był wyjątkowo udany, zwłaszcza dlatego, że nie napotkali żadnych świadków. Działali pod osłoną nocy, a jeden dom udało im się obrobić, nie budząc śpiących w sypialni na piętrze właścicieli. Solidna, profesjonalna robota. Chcesz to pić? pamiętaj jednak, że jutro czeka nas kolejny włam. Jak nie dasz rady, zostajesz i już nigdy więcej nie wezmacie do pracy. No, nie przesadzaj. Będę w formie. Nie niańczę swoich współpracowników. O tym też ci mówiłem. No, chodźmy gdzieś, zjedzmy coś dobrego, napijmy się. Mamy pieniądze! Droga wolna. Madujew zmarszczył brwi, wymownie spoglądając na wyjście. Kurwa, zgarniamy tyle hajsła, żyjemy jak jacyś mnisi. Jeśli ci to przeszkadza odpuść. Nie no, lub co chcesz. Możesz teraz iść się zabawić. Nie jestem twoim ojcem, żebym miał ci czegoś zakazywać. Ale pamiętaj, jeśli z powodu twojej niedyspozycji coś w trakcie włamania pójdzie nie tak, zajebie cię jak psa na miejscu. Czernyszew skierował wzrok prosto w zimne oczy Madujewa. Wiedział doskonale, że ten człowiek nie żartuje. Znał jego przeszłość niewiele, ale gdy zaczął z nim współpracować, popytał w paru miejscach, a informacje, które zdobył, wzbudziły w nim jeszcze większy respekt przed tym mężczyzną. Siergiej Madujew tak naprawdę nazywał się Ali. Arbijiewicz Madujew i był synem Czeczena oraz Koreanki. Można było powiedzieć, że jego domem jest więzienie, ponieważ urodził się w Kołchozie, gdzie rodzice zostali zesłani z powodu swojej narodowości, a całe dorosłe życie spędził w zakładach karnych. Z ostatniego uciekł rok temu i dopiero od tego czasu wiodł żywot wolnego człowieka. Szybko powrócił do fachu, który znał najlepiej. Napaści, rozboje, kradzieże. Kradł od dziecka, gdy stał się bezprizorny, dołączając do bandy dzieciaków żyjących na ulicy. W środowisku przestępczym uznano go za naprawdę skutecznego złodzieja, który podobno nie cofa się przed niczym, a w razie zagrożenia wykazuje się wyjątkową bezwzględnością. Tyle mniej więcej wiedział Czernyszew. Gdyby jednak znał całą przeszłość Madujewa, nigdy nie chciałby poznać tego człowieka. No właśnie, jednej rzeczy Czernyszew nie potrafił zrozumieć. Gdyby on sam całe życie spędził w więzieniu, urodził się w niewoli, gdyby w każdy dzień mógł oglądać niebo jedynie przez kraty, Pierwsze co zrobiłby na wolności, to zadławił się powietrzem, dosłownie. Łapałby każdą chwilę, każdy smak, każdy powiew świeżego wiatru, niczym zastrzyk najlepszego narkotyku, jaki został wynaleziony na tej ziemi. Totalny haj, nawet w momencie, gdy nie było co jeść. Dlatego nie dawał za wygraną. I próbował zrozumieć postępowanie kompana. Zgoda, nie masz się o co martwić. Jutro będzie dobra robota, powiedział czarny Szef. Jak długo jeszcze będziemy to robić? Do czasu, aż damy się złapać. No, no, nie o to mi chodzi, wiesz. Mamy coraz więcej forsy, spieniężamy fanty. Myślałem, że coś zarobimy, a później po prostu sobie użyjemy. Pytanie kiedy przyjdzie czas, żeby z tych pieniędzy skorzystać? Jeszcze nie teraz. Jakie masz plany? Po co to robisz? Chciałbym dobrze żyć. To znaczy? Wybuduję dom. Co? Matujev zapalił papierosa marki Prima. Pokój wypełnił się ostrym i gęstym dymem. Wybuduję dom. Na no, odludziu, może na Syberii. Chociaż lepiej mieć łagodniejsze warunki do życia, ale jestem przyzwyczajony. I po co ci dom? Bo nigdy go nie miałem. Zaciągnął się mocno i spojrzał w okno gdzieś w dal, wypuszczając wolno powietrze z płuc. Ale nie będzie to zwykły dom. Czarnyszew przysłuchiwał się uważnie słowom Madujewa, który rzadko dzielił się z nim jakimikolwiek przemyśleniami. Pociągnął z butelki spory łyk wódki i zakąsił ogórkiem kiszonym ze słoika. Wybuduję go w całości z drewna, kontynuował Siergiej. Mam już dosyć zimnych murów. Będzie miał największe okna, jakie tylko się da i nigdzie nie postawię ogrodzenia. A w środku urządzę go tak, by przypominał bibliotekę. Czarny szef. Nie bardzo rozumiejąc, co Madujew ma na myśli, zanurzył dłoń w słoiku i zapytał: Ale co będziesz robił w tym domu? Zanudzisz się na śmierć? Po prostu będę w spokoju żył. I czytał książki. I palił w piecu, żeby wreszcie było ciepło. Były student uniwersytetu nie spodziewał się po Madujewie takiej odpowiedzi. Ku zaskoczeniu Czernyszewa, Madujew wrócił do swojego pokoju. Roman myślał, że tak jak zawsze wezmą jeden pokój, by było taniej, i wolał nie pytać Siergieja, skąd u niego taka rozrzutność. Kiedy Madujew wyjątkowo zaczął więcej mówić, zwłaszcza o sobie i swoich planach, stał się jeszcze bardziej posępny niż wtedy, gdy milczał. Młody nie chciał się narażać na jego zły humor. Matujew spojrzał na zegarek i udał się do łazienki. Kiedy woda lała się do wanny, sprawdził zawartość dwóch plecaków, w których ukrywał pieniądze. Nic nie zginęło. Mógł w spokoju wziąć kąpiel. Zanim to zrobił, wziął jeszcze ze sobą książkę opowiadania Walerego Briusowa i papierosy. Woda była letnia. Namedlił się, po czym zapalił papierosa i otworzył książkę. Zanurzył się w lekturze sióstr. Po dłuższej chwili usłyszał pukanie do drzwi. Na początku delikatne, zaraz jednak głośniejsze. Wejść! zawołał z łazienki. Sięgnął po broń. Cisze wypełniły kroki. Po chwili na łazienkowych płytkach zastukały obcasy. Stała w długim płaszczu. W rękach trzymała czerwoną torebkę. Takiego samego koloru szminka pokrywała jej usta. Mogła mieć dwadzieścia kilka lat? Proste włosy sięgały do ramion. Spojrzała z ciekawością na Madujewa, który w jednej ręce miał papierosa, w drugiej pistolet. Nie mówiąc nic, rozpięła płaszcz. Następnie zdjęła bluzkę i opuściła spódnicę. Zostając w samych szpilkach oraz bieliźnie. Mogę dołączyć? Spytała. Madujew odłożył broń, po czym wyszedł z wanny, podszedł do kobiety i rozpiął jej stanik. Pogładził dłonią po plecach, przeciągając ją w dół, by z winnym ruchem ściągnąć majtki i odsłonić kształtne pośladki. Kobieta się wzdrygnęła. Ale masz zimne dłonie. Ujęła Siergieja za ręce. Musimy je rozgrzać. Pociągnęła go w stronę wanny. Zanurzyła palec w wodzie, pod czym odkręciła kurek, by napuścić nieco cieplejszej. To nic nie da. Jestem zimny drań. Uśmiechnął się. A, ta. Prostytutka próbowała podkręcić atmosferę. Zawsze tak robiła. Stosowała się do rad starszych starzem koleżanek, które wyznawały zasadę, że jeśli uda się wytworzyć chociaż namiastkę romantycznego nastroju, klient będzie bardziej czuły, a wtedy służbowe obowiązki mogą być nawet znośne. Zazwyczaj i tak sprowadzało się to do poniżającego dla kobiety stosunku. No, a tym razem Tamara czuła, że może się udać. Klient miał w sobie coś tajemniczego i pociągającego, ale jednocześnie za jego postawą kryło się coś ryzykownego. Dlatego na zewnątrz przed hotelem, w wysłużonej już wodze, czekał Abramowicz, który woził dziewczyny na robotę i dbał o ich bezpieczeństwo. Dostał instrukcję, gdzie zatrzyma się Tamara. Dziewczyna nie sądziła jednak, że pierwszy raz w swojej karierze dziewczyny na telefon będzie chciała zostać z klientem na dłużej, przytuli się do niego i zapragnie trwać tak w nieskończoność. Siergiej okazał się bardzo delikatny. Najpierw kochali się w łazience, a później przenieśli się do łóżka. Tamara nigdy nie całowała się ze swoimi klientami, taką miała zasadę, ale tym razem zrobiła wyjątek i czuła się wspaniale. Po raz pierwszy od dawna nie usłyszała od mężczyzny, dobra, teraz ubieraj się i spierdalaj. Nie musiała spełniać dziwacznych zachcianek, które zazwyczaj kończyły się dla niej boleśnie. Zastanawiała się nawet, czy tak może wyglądać prawdziwa miłość. Seks małżeński? A może właśnie w taki sposób kochają się ludzie, którzy są dla siebie ważni? Starała się szybko uciąć te miłe, aczkolwiek niewygodne dla niej dywagacje. To w końcu klient, który za chwilę wyjmie pieniądze i podziękuje za udany numerek. On jednak pocałował ją w szyję. I wciąż obłapiając jedną ręką drugą sięgnął po papierosy. Podsunął jej paczkę. Podniosła się na łóżku i oparła plecami o wezgłowie. Siergiej mógł w tym momencie podziwiać jej piersi, które były wyzywająco piękne. Pogładziła go dłonią po klatce piersiowej. Fajny jesteś. Uśmiechnął się rozbrajająco. Tylko strasznie zimny. Masz lodowate ciało. Spróbuję cię ogrzać. Usiadła na nim okrakiem. Czasami nawet w piekle potrafi być zimno. Oznajmił. Wypuściła gwałtownie dym z płuc i spojrzała mu prosto w oczy. O czym ty mówisz? Gdy zasypiałem, w piekle było mi potwornie zimno. Zeszła z mężczyzny, widząc, że ten myślami jest w całkiem innym miejscu. Przez chwilę palili w milczeniu. W końcu zapytała, jesteś tu przyjazdem, czy jeszcze się spotkamy? Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, będę tutaj jutro. Opowiesz mi coś o sobie? Czytałaś boską komedię? Co to? Tam jest wszystko, cała moja historia. Nie rozumiem. To poemat. Trochę mało czytam. Nie mam na to czasu. O podróży, przez piekło czyściec i raj. Pierwsza część jest o moim życiu. Teraz jestem w czyściczu, ale przez moment byłem w raju. Uśmiechnął się i pocałował tamarę w piersi. Czuła się przy nim doskonale. Chciałaby, aby ta chwila trwała jak najdłużej. Mogłaby zostać z tym mężczyzną, w tym łóżku, w tym pokoju już na zawsze. Jej marzenie jednak okazało się nietrwałe, jak bańka mydlana. Madujew sięgnął do szuflady stolika nocnego, w którym wcześniej przygotował pieniądze. Wyjął banknoty i rzucił je na łóżko w taki sposób, że Tamara musiała je zbierać, by wziąć wszystkie. Przyglądał się jej uważnie, gdy to robiła. Zauważył, że dziewczyna musi być niedoświadczona w branży, ponieważ czynność, którą miała wykonać, wyraźnie była dla niej uwłaczająca. Włożyła pieniądze do kieszeni i zaczęła się szybko ubierać, co Madujew obserwował z satysfakcją. Spojrzała na niego już bez uśmiechu. Przyjdź jutro, powiedział, ale pamiętaj, nigdy nie pytaj o moją przeszłość. Rozdział trzeci. Marzec 1989 roku. Dom pogrążony był w mroku. Ostatnie światło zgasło piętnaście minut wcześniej. Przez okno można było zobaczyć sylwetkę wysokiego mężczyzny, który wstał od biurka, odłożył coś na półkę i wychodząc z gabinetu, zgasił światło. Na moment zapaliła się jeszcze lampka nocna, po czym znowu zgasła, pozostawiając posesję w ciemności, rozświetlanej jedynie przez zmarznięty śnieg, który pokrywał ziemię. Matujew i Czarnyszew doskonale znali rozkład domu oraz zwyczaje jego mieszkańców. Przez kilka wieczorów, gdy tylko nie obrabowywali innych rodzin, w ukryciu obserwowali posesję. Pomagał im również Wołodia, który przywoził ich na miejsce łazem 452, dostawczakiem używanym również przez policję, wojsko i straż pożarną. Wyglądali jak robotnicy. I gdyby ktoś ich pytał, dlaczego wciąż pojawiają się w tym miejscu, bez problemu wybroniliby się tłumaczeniem, że remontują dom w okolicy. Wołodyja kilkakrotnie wyśmiewał metody złodziei. Namawiał Madujewa i Czernyszewa, aby po prostu wejść najbliższej nocy do domu, wziąć co trzeba, a gospodarzy zastraszyć pistoletem. Siergiej nie chciał jednak działać w taki sposób. Broń. To ostateczność, skuteczny straszak, a niejednokrotnie rozwiązanie problemu. Zdarzało mu się działać według wskazań Wołodii, czyli tak naprawdę bez żadnej strategii, ale już zbyt dużo włamań dokonał w mieście i okolicy. Nie chciałby rozeszła się wieść, że rabunki to sprawka jednej i tej samej osoby. Wołodia jednak nie dawał za wygraną. Będę się domagał dodatkowej zapłaty za warunki pracy. Trzęsącą się z zimna ręką wyjął z zapazuchy butelkę wódki i pociągnął spory łyk. Nawet to nie rozgrzewa jak należy. Rób swoje odparł maduje, przyglądając się tonącemu w ciemności budynkowi. Zaraz idziemy. Przygotowania, jakbyście chcieli obrabować bank. Dlatego jesteśmy skuteczni. No nie wiem. Słyszałem, że długo siedziałeś. Z tego powodu teraz wystrzegam się błędów. Profesjonalista. Parsknął Wołodia. Minimalizuje ryzyko. Madujew dał znak ręką, że mogą wysiadać z samochodu. Mężczyźni poprawili czapki, wzięli łom i ruszyli w kierunku domu. Szybko pokonali ogrodzenie z drucianej siatki, przeskakując na drugą stronę. Na posesji, na szczęście, nie było psów, co znacznie ułatwiło im pracę. Plan mieli prosty. Wchodzą przez piwnice i kotłownie. Nawet jeśli użyją łomu, dźwięki zostaną zagłuszone przez pracę kotła. Stamtąd wejdą na górę. Wołodia przypilnuje drzwi do sypialni. Jeśli usłyszy, że ktoś z mieszkańców wybudził się ze snu, da jak najszybciej znać Czarnyszewowi. Aby nie tracić czasu, Madujew wciąż będzie przetrząsał zawartość mebli w poszukiwaniu kosztowności. Siergiej spodziewał się pokaźnych łupów. Udało mu się dowiedzieć, kim jest właściciel posiadłości to kupiec Wacujew. Handel miał we krwi i nawet w obliczu nadciągającej wojny dobrze muszło. Madujew był pewny, że właściciel domu poradzi sobie nawet w najtrudniejszych chwilach, a konflikt przekuje na swoją korzyść. Do środka dostali się według planu, czyli przez piwnicę. Minęli hałdę węgla, rozgrzany piec centralny i ułożone wzdłuż ściany polana. Na parter prowadziły strome schody. Włamywacze radzili sobie w ciemności, przyświecając drogę latarką. Gdy czerwoniec, jako pierwszy postawił stopę na parterze, skrzywił się i zacisnął mocno zęby. Spodziewał się, że nie pójdzie. Całkiem gładko, zwykle coś ich zaskakiwało podczas akcji. Tym razem była to stara drewniana podłoga, która skrzypiała głośno przy każdym kroku. A im więcej stawiali ich trzej dorośli mężczyźni, tym potężniejszy wydawał się hałas wypełniający dom. Wołodia ustawił się przy drzwiach sypialni, natomiast Madujew wraz z Czernyszewem poszli do gabinetu, gdzie spodziewali się znaleźć weksle i kosztowności. Serce szybciej pompowało krew w ich żyłach. Spodziewali się, że w każdej chwili będą musieli skonfrontować się z wybudzonymi ze snu gospodarzami. W pogotowiu był Wołodia, który jako pierwszy miał ich unieszkodliwić. Dostał jasne wytyczne. Nastraszyć na tyle, by nie krzyczeli, nie panikowali, lecz posłusznie wykonywali rozkazy. Siergiej przewidywał zresztą, że jeśli nie uda im się znaleźć szybko pieniędzy, i tak będą musieli wybudzić Wacujewu, żeby wskazali miejsce, w którym przechowują kosztowności. Czernyszew zajął się przeczesywaniem biurka, a Madujew przetrząsał biblioteczkę i komodę. Szybko znalazł skrytkę wykonaną z książek, za którymi krył się sejf. Patrz co my tu mamy szepnął do Czernyszewa. Roman podniósł brwi i uśmiechnął się. Podszedł do Madujewa. No to nasz plan wziął w łeb. Nie mamy wyjścia. Idę obudzić właściciela. Wrócił na korytarz i udał się w stronę pokojów. Ze zdziwieniem zauważył, że przed drzwiami do sypialni nie ma wołody. Rozejrzał się w mroku. Nagle zauważył wąską szczelinę, z za której sączyło się lekkie światło. Drzwi do jednego z pomieszczeń były uchylone. Podszedł bliżej i usłyszał przytłumione odgłosy. Niepokojące dźwięki. Zajrzał do środka. Wołodia leżał na łóżku, plecami do góry. Próbował kogoś obezwładnić. Szamotał się, krępował ręce, przytrzymywał dłoń na czyichś ustach. Zza jego sylwetki wydobywały się głośniejsze popiskiwania. Zobaczył nagie, szczupłe nogi, które podrygiwały, jakby ktoś starał się kopnąć napastnika. Wtedy zrozumiał wszystko. Doskoczył do Wołody i przywalił mu pięścią prosto w skronie. Gdy zaskoczony mężczyzna zwolnił uściski i przyłożył dłonie do bolesnego miejsca, Madujew chwycił go za kurtkę i ściągnął z łóżka, rzucając na podłogę niczym szmacianą lalkę. Co ty kurwa robisz? Wysyczał w kierunku Siergieja. Wtedy... Ten przeniósł wzrok na łóżko, na którym leżała młoda dziewczyna dysząc ciężko. Miała rozerwaną koszulę nocną, spod materiału wyłaniały się drobne piersi. Patrzyła na mężczyznę z przerażeniem, a jednocześnie wściekłością, gotowa bronić swojej kobiecej świętości. Gdy zorientowała się, że przez moment nic jej nie grozi, zaczęła wrzeszczeć. Na korytarzu rozebrzmiały, przyspieszone kroki. Do pokoju wpadł Wacujew wraz z małżonką. Zmrożył oczy, próbując zorientować się w sytuacji. Kilkanaście sekund później, tuż za gospodarzami pojawił się Czernyszew, zagradzając im drogę ucieczki. Madujew starał się błyskawicznie oszacować szansę. Nie miał wyjścia. Pozostał wyłącznie plan awaryjny. Z zapaska spodni wyjął pistolet. Wtedy kobiety zaczęły przeraźliwie piszczeć. Wymierzył w Watsujewa. Ucisz je! Rozkazał mu. Właściciel domu pojednawczo wyciągnął ręce, starając się uspokoić panie. Zagotowało się w nim jednak, gdy się zorientował, co bandyci zamierzali zrobić z jego córką. Ma być totalna cisza, jasne! ryknął Madujew. Gdy kobiety przestały krzyczeć, odezwał się Watsujew Czego chcecie, kanalie? Stolpysk! Warknął Siergiej Z podłogi podniósł się wołodnia. Dyszał ciężko Poprawił zamek spodni i splunął głośno na podłogę Jeden fałszywy ruch, jedno słowo i zapierdolę kolejno Najpierw młodą, a później twoją żonę, rozumiesz? Madujew nie przebierał w słowach, boleśnie wciskając lufę pistoletu w pierś Watsujewa. A teraz pójdziesz ze mną na górę i otworzysz sejf. Jaki sejf? Madujew zamachnął się gwałtownie, trafiając kolbą pistoletu w szczękę Watsujewa. Mężczyzna osunął się na podłogę i przyłożył dłoń do rozciętej wargi. Pomożesz mi otworzyć sejf? Zapytał Siergiej, robiąc krok w jego kierunku. Tak, świetnie. A panowie tutaj popilnują te dwie urodziwe damy. Nie, oddam wszystko, co mam, tylko nie róbcie im krzywdy. Nic im się nie stanie. Jesteś kupcem, prawda? Załatwimy to więc jak biznesmeni. Wymiana handlowa. Pieniądze za spokój twojej rodziny umowa? Wacuję wpukiwał ochoczo głową. Miał łzy w oczach. Czuł się upokorzony i bezradny, nie mogąc walczyć o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Wołodja spojrzał na dziewczynę, która kuliła się na łóżku, próbując przysłonić intymne części ciała białą pościelą. Dotknął swojego przyrodzenia i ponownie splunął na podłogę. Róbcie swoje rzucił do Sergieja. A ja w tym czasie dokończę to, co zacząłem. Ruszył w kierunku kobiet, ale Matujew zaoponował. Zostaw ją. Każdy bierze co jego, ty pieniądze, a ja tę dziwkę. Nie ruszaj jej. Nie ruszam, tylko rucham. Wołodia zrobił krok w stronę Madujewa i dodał zdecydowanie, czy ci się to podoba, czy nie. W tym momencie... Madujew doskoczył do niego i wymierzył mu mocny cios w przeponę. Mężczyzna zgiął się w pół wtedy. Otrzymał potężnego kopniaka w głowę i wylądował na podłodze. Siergiej nie czekał dłużej. Zaczął okładać go pięściami po twarzy. Kiedy Czernyszew zobaczył, że oblicze Wołodi zaczyna przypominać miazgę, odezwał się, wystarczy. Siergiej podniósł się z zwolna. Nabrał głęboko powietrza w płuca, by nieco ochłonąć i z góry przyjrzał się swojemu dziełu. Wołodia leżał nieprzytomny. Z jego łuków brwiowych i warg sączyła się krew. Na podłodze leżały dwa wybite zęby. Czarnysza w pierwszy raz zobaczył prawdziwy gniew Madujewa. Słyszał, że Czerwoniec ma swoje zasady, ale... Nie sądził, że w tak brutalny sposób będzie egzekwował nieposłuszeństwo. Zdał sobie sprawę, że ten człowiek bez skrupułów mógłby zabić Wołodzie, gdyby Roman nie zareagował. Dlatego jak najszybciej postanowił zażegnać konflikt. Szybko, róbmy swoje, ja je przypilnuję. Siergiej wciąż dysząc spazmatycznie pchnął Wacujewa. Wychodząc z pokoju rzucił jeszcze do swojego kompana: Jeśli ta kanalia się nie możesz go dobić. Kobiety siedziały na łóżku, wtulone w siebie. Pragnęłyby by ten koszmar jak najszybciej się skończył. Na moment poczuły się trochę bezpiecznie i przyszła niespodziewana ulga, ponieważ zrozumiały, że oto szef bandy właśnie uratował jedną z nich od gwałtu. Zaraz jednak przyszedł nowy strach, sugerując, że w każdej chwili ci nieokrzesani mężczyźni mogą zmienić zdanie. Ale ten, który decydował, nie wyglądał na takiego. Biła od niego nieopisana charyzma trudny do oddania w wdzięk. Kobiety wyczuły to nawet w obliczu zagrożenia. Zaczęły zawodzić, tłumiąc szloch kołdrą, gdy tylko usłyszały ostrzeżenie od Czarnyszewa, że mają się zamknąć. Wacujew robił wszystko, co nakazał mu włamywacz. Zdjął zabezpieczenie i otworzył sejf, którego zawartość przekazał Madujewowi. Chciał udobruchać przestępców, licząc, że gdy ci zobaczą wolę współpracy, nasycą się łupem i zostawią jego rodzinę w spokoju. W milczeniu wkładał zgromadzone w sejfie banknoty do torby, którą trzymał bandyta. Gdy już opróżnili sejf, wyszli z powrotem na korytarz. Mamy wszystko? zapytał czernyszew. Tak, zwijamy się, odparł Madujew. Ruszyli w kierunku drzwi prowadzących do piwnicy. Byli głodni, wyczerpani, ale buzująca w ich żyłach adrenalina skutecznie tłumiła pierwotne instynkty. Dziękuję. Niespodziewanie odezwał się Watsujew, który doskoczył do Madujewa i chwycił go za rękę. O co ci chodzi, człowieku? Za co ty mi dziękujesz? Że obroniłeś moją córkę. Siergiej uśmiechnął się w duchu i wyrwał rękę z chwytu. Oto właśnie obrabował dom, wychodził z torbą pełną pieniędzy. A gospodarz dziękuje mu na dowidzenia. Świat zmienia się. Na lepsze, nawet dla złodziei. Jeszcze jedna sprawa. Watsujew znowu zacisnął palce na jego przedramieniu. Bo tam wciąż leży wasz kolega. To nie jest nasz kolega. Możecie go zabrać? Zrób z nim co chcesz, ale lepiej się módl, żeby się nie obudził. Zniknęli w piwnicy. Pokonali przejście, poczem wyszli w zimną noc. Rozejrzeli się wokół. Za dużo rzeczy poszło nie tak. Zbyt długo byli w tym domu. Gospodarz na pewno dobrze ich zapamiętał. W dodatku, upokorzony Wołodia będzie szukał zemsty. Trzeba jak najszybciej wyjechać z Groznego. Tamara siedziała na fotelu pasażera. Abramowicz prowadził samochód w milczeniu. Puste ulice prowokowały do szybkiej jazdy, jednak kierowca nie przekraczał przepisowej prędkości. W końcu się odezwał: Ostatnio długo nie wracałaś, zapłacił przynajmniej podwójnie? Zapłacił jak trzeba odparła, pragnąc, by nigdy więcej nie musiał tego robić. Tamara nie była doświadczoną dziewczyną do towarzystwa, ale nigdy wcześniej nie zdarzyło się jej poczuć czegoś więcej do swojego klienta. Zazwyczaj nie pamiętała nawet ich imion, twarzy, charakterystycznego zachowania tego, co i jak robili. Wszystkie wspomnienia rozlewały się niczym przemoknięte płótno pokryte farbami olejnymi. Bezkształtna masa. Tylko dlatego potrafiła to wytrzymać i wieście w miarę normalne życie. Zatrzymali się przed podrzędnym hotelem. Tamara dobrze znała takie miejsca. Wielu mężów przyjeżdżało tutaj i płaciło za całą noc, by nie wzbudzać podejrzeń obsługi. Recepcjonista jednak i tak wiedział, że klient wcześniej opuści hotel, znał większość prostytutek w okolicy. To nie było bezpieczne miejsce ani dla niej, ani dla klientów, dlatego zawsze jeździła z ochroną. Kiedyś wyszła po skończonej pracy na parking i skierowała się do samochodu. Z jednego z aut wysiadła kobieta. Podeszła do niej, przyjrzała się jej z pogardą, po czym rzuciła się na nią, usiłując podrapać jej twarz. Z pomocą Tamarze przyszedł Abramowicz, który powstrzymał, jak się okazało, zazdrosną żonę, śledzącą poczynania męża. Nigdy nie wiesz, co kryje się za rogiem. Tym razem Tamara nie zauważyła zagrożenia. Weszła do hotelu, minęła recepcję. I od razu udała się na klatkę schodową. Młody chłopak siedzący za kontuarem odprowadził ją wzrokiem, skupiając uwagę na jej nogach. Tamara zapukała do drzwi pokoju, ale nikt nie otworzył. Ponowiła pukanie kilkakrotnie, za każdym razem mocniej i głośniej, bez skutku. Wróciła do recepcji. 405? Zapytała. Chłopak westchnął, jakby. Wymagało to wielkiego wysiłku, otworzył skoroszyt i zerknął w zapiski. Pusty, odpowiedział. Jak to? No, wymeldował się niecałą godzinę temu. Tamara poczuła, że robi jej się słabo. Kolana ugięły się pod nią, a w sercu pojawiło bolesne ukłucie. Przypomniała sobie wczorajszy wieczór i naraz... Zdała sobie sprawę, że to wszystko już nie wróci. Ustrukturyzuje się w sentymentalno-gorzkie wspomnienie, do którego będzie wracać w smutne noce. Zawsze najbardziej się bała, że pozna kogoś, na kim będzie jej zależało, ale z różnych przyczyn kolejne spotkanie okaże się niemożliwe. Swoimi obawami przywołała rzeczywistość. Jak w milionowym kraju znaleźć tę jedną, jedyną osobę, która najwyraźniej chce pozostać anonimowa? Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich zawsze jawił się jej jako dom, w którym ciężko się oddycha, wymagający przystosowania się, gdzie można jednak zniknąć. Rozpłynąć się jak w gęstej mgle. To państwo pochłania pragnienia, odziera z marzeń. Jak się nazywał ten facet, który go wynajmował? Zapomnij, że udzielę ci takiej informacji. No nie daj się prosić, siliła się na uśmiech. Nie udzielę, ale mogę sprzedać. Wiesz za co? Chłopak pokazał obsceniczny gest ręką. Pierdol się. Tamara się odwróciła i skierowała do wyjścia. W jej głowie pojawił się przebłysk myśli, że może zbajerować chłopaka albo siłą wyrwać mu zeszyt, ale uznała, że nie będzie się poniżać. Zawsze może tu wrócić, gdy ktoś inny bardziej życzliwy będzie miał akurat zmianę na recepcji. Niespodziewanie usłyszała za plecami: Andrzej Lwow. Tak się zameldował. Nie ma za co.